Dzień dobry. Kazano mi zaczynać. Jestem tutaj pierwszy raz, tak gwoli ścisłości. Nazywam się Darek Jakubowski z Security. Nie mam dużo do czynienia, to w zasadzie taka pasja. Także też nie chciałem robić nic takiego poważnego, nic takiego technicznego pokazywać, bo jestem pewien, że każdy tutaj ma większą wiedzę ode mnie. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką trochę luźniejszą prezentację, uśmiechnąć się, wyciągnąć z tego pewne wnioski, bo z każdego tematu można coś na serio wytrzasnąć. Prezentacja miała nazywać się Oszukać system, ale to nie wyszło. To jest taki bardziej... Zapomniałem, jak się nazywa moja prezentacja, zaraz to sprawdzimy. Okej, jeżeli mam coś powiedzieć, to mam... Wczoraj się strasznie zniszczyłem, mam gigantycznego kaca, także nie jestem pewien, czy ja to poprowadzę dobrze. To tyle, poza tym, że bezpieczeństwo wyszła taka... Bo widzę, że tutaj głównie to bezpieczeństwo jest takie komputerowe, tak? W zasadzie jakieś internety, takie rzeczy. A chciałem zrobić coś trochę innego i wyszło pewne nieporozumienie. Bezpieczeństwem ciężkie maszyny rolnicze. Ciężkie maszyny rolnicze są niebezpieczne i szczególnie niebezpieczny jest traktor rzeczny. Myślałem, że to mocniejsze, no sorry. Ale dobra, teraz trochę na serio. Chciałem porozmawiać o kulturze. W zasadzie o kulturze. Każdy z nas od zawsze był uczony, że hacking, że jakiekolwiek security dzieli się na ten nurt black hatowy i white hatowy. Tak? Wiecie co? Dajcie mi chwilkę, bo ja mam problem trochę techniczny. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Dajcie sekundkę, bo nie mam swoich notatek. Mała przerwa, jest Angelika? Wyszła Angelika. Okej, okay, nie, chcę sobie wyłączyć klonowanie. O, tutaj jest, nie ma. Rozmieszczenie na górze? Prawo okienko, rok na górze masz tabel okienko. Mam. I nawigator jeszcze to. Są notatki prezentera. Jezu, ja zapomniałem, że nie mam notatek. Okej. Więc mamy ten taki typowy podział. Black hat, white hat, białorycerze, czarne charaktery, jak to tam nazywać. Ale fakt jest taki, że amerykańscy naukowcy niedawno udowodnili, że wymyśliłem trzeci podział. Troll hat. Tak to jakoś roboczo nazwałem. Bo istnieje taka kategoria, której się nie da, której działań nie da się zakwalifikować albo w jednym, albo w drugim nurcie. I też nie można powiedzieć, że ona się wywodzi z jednego i drugiego. Nawet mi się wydaje, i to bym chciał właśnie pokazać, że ten troll hat to są takie podwaliny jakiegokolwiek hackingu. Te pierwsze takie włamania zawsze były robione dla zabawy. Pokażmy to dalej. No, jakaś moja taka wizualizacja hakera troll hatowego. I ten temat wydaje mi się dosyć ważny. Nie chodzi mi też tutaj o takich troli w stylu dzieci na ostrady, tak? Bo tych tak nazywaliśmy trollami, ale chodzi bardziej ta amerykańska szkoła trollingu, nie Amanda 9.8. Takie mirki, satyryki. Wykopy, forczany, tego typu rzeczy. Wiemy, że nawet anonimowi, tak? Nawet ci ludzie, którzy jednak się wzięli za coś poważnego, oni też się wywodzą z tych śmieszków. Tak po prostu jest i to jest, wydaje mi się, taki motor napędowy tych pierwszych hakerów, nawet w większości obecnych. Początkowo, nie wiem, czy ktoś pamięta Maxa Headrooma. Ręka w górę, ktoś pamięta ten incydent? Max Headroom incident? No dosyć mało, ciekawe to mi się wydaje, mój ulubiony włam. Grupa prawdopodobnie nastolatków przejęła w roku, nie napisałem sobie, 1981, przejęła sygnał radiowo-telewizyjny dużej stacji amerykańskiej i puścili gdzieś z garażu w zasadzie nic. Nie było żadnego przekazu, tak jak mamy teraz nagrania anonimowych, tak? Żadnego przekazu, żadnego celu. Po prostu pośmiać się, pokazać, że są w telewizji, pokazać goły tyłek, autentycznie to zrobili. 30 lat do tej pory nie mamy pojęcia, kto za tym stoi. Okej. Okay. Warto zauważyć, że w zasadzie szkody były znikome, bo atak trwał około 4 minut, coś takiego. Nie wyrządzili żadnych szkód, nie mieli żadnego celu, nie wyrządzili nikomu żadnych szkód, po prostu ośmieszyli pewną instytucję, w tym przypadku telewizję, tak? Tylko tym się kierowali. I nie da się tego zakwalifikować, ani white hat, ani black hat, bo ani żadnej korzyści nie chcieli uzyskać, ani nie chcieli zrobić niczego dobrego, po prostu pokazać goły tyłek milionom osób. Udało im się. Bill Gates, tutaj w bardzo przystojnym wydaniu.
Tą anegdotę pewnie zna każdy. Bill Gates, będąc jakoś w szkole, na samym początku szkoły, jako wolontariusz napisał algorytm do, w zasadzie taki mini programik, do rozdzielania uczniów na grupy. Napisał go w ten sposób, żeby zawsze był w grupie i siedział przy jakiejś ładnej dziewczynie. Nie jest to może jakiś taki objaw hackingu, no w żadnym sensie, ale na pewno jest to działanie, które miało nie wyrządzić szkody, miało w pewnym sensie ośmieszyć tą instytucję. No i wydaje mi się, że takiej chęci zamoczenia nie można też postrzegać jako white hat czy black hat. Chyba tyle. Okej. I teraz tak, to były takie początki, żebyście wiedzieli, do czego zmierzam, jak to wygląda w mojej głowie. I obecnie to się stosuje w zasadzie już nawet można powiedzieć profesjonalnie. Bardzo dużo partii politycznych, organizacji wynajmuje autentycznie swoich troli, tak, którzy chodzą po forach i autentycznie takie rzeczy robią. I wbrew pozorom to jest też związane z naszym bezpieczeństwem, o tym będzie na końcu. Nie myślę od razu, że spieprzyłem, bo jeszcze nie spieprzyłem, zrobię to później. Tak? Czy do mnie ktoś mówi? Okej, przepraszam. I tak, do czego ten trolling jest obecnie wykorzystywany? Zazwyczaj chodzi o poglądy polityczne. Szczególnie to widać po wykopach, o Korwinie Mikke, o kilku innych takich typowych politykach. Zazwyczaj to mają być działania ośmieszające, czyli jak mówiłem, nie wyrządzać żadnych szkód. Po pierwsze, można się narazić na dużo nieprzyjemności. W sensie sądy takie rzeczy, jeżeli szkody są wyrządzone, to zawsze się bierze za to policja. Także to ma być po prostu działanie ośmieszające, żeby wymiernych szkód nie wyrządzić i być w miarę bezpiecznym po tym. Wykorzystanie na opak mechanizmów tworzonych przez ofiarę. To jest najlepsze. Ten trolling zawsze najlepiej smakuje tak na zimno i o ile został wykonany legalnie, zgodnie z zasadami, które nam atakujący dostarcza, czyli załóżmy jakieś zasady konkursu. Atakowany, tak, przepraszam. Zasady konkursów, regulaminy, umowy, szukają tam kruczków i te kruczki wykorzystują, żeby mogli powiedzieć, sam o to prosiłeś, tak? Taka prowokacja. Im mniej skomplikowana technika, tym lepiej, bo wpływa bardzo na wiralowość. Czyli jeżeli zrobimy jakiś skomplikowany atak, no to zazwyczaj zostaje w tym gronie technicznym, jest chwilę śmiesznie, ale najlepiej ludziom zapadają w pamięć proste ataki. Takie, które wykorzystują te mechanizmy w bardzo banalny sposób, zaraz to pokażę. I ataki takie są wykonywane zazwyczaj na osoby, których się nie lubi, na instytucje, których się nie lubi, czyli ZUS-y, jakichś tam pajacyków, karitasów, raczej nikt nigdy w ten sposób nie atakował, no bo po prostu nie ma z tego przyjemności. I jednak mam notatki. Okej. Chciałem opowiedzieć trochę o sytuacji Lawabitu. Nic nie rozczytacie i tak miało być, to jest zamierzone. Lawabit na pewno pamiętacie usługę mailową, z której korzystał też Snowden przez jakiś czas. I to był taki typowy trolling w celu manifestacyjnym. W takim manifestacyjnym, takim do ośmieszenia w zasadzie instytucji NSA. W połowie 2013 roku dobrze pamiętam, że Lawabit został zamknięty. Ale nie wszyscy pamiętają i dowiedzieli się, w jaki sposób to się stało. Kiedy NSA się dowiedziało, że Snowden używa usługi w Lawabicie, poprosiło na początku Lawabit o udostępnienie kluczy prywatnych SSL, żeby mogli podsłuchiwać całą transmisję Snowdena. Lawabit oczywiście na to nie zgodził, ale NSA uzyskała nakaz sądowy, czyli nakaz sądowy, że Lawabit musi te klucze udostępnić. I co Lawabit w tym momencie może zrobić? Wydrukowali klucze publiczne w czcionce czwórce na 11 stronach A4. No i przepiszcie sobie, tak? W sensie to i tak było nawet nieczytelne, bo ten wydruk wyglądał w ten sposób. Nie ma kompletnie szans. Ale, słucham? Okej. Okay. Nie, sorry, zresztą cały czas słyszę. To znaczy tak, nie, prywatne, klucze prywatne, tak. Klucze prywatne udostępnili NSA w takiej formie, 11 stron wydruku w punkcie 4. Skończyło się to niestety w ten sposób, że NSA dostało kolejny nakaz udostępnienia tych kluczy już w czytelnej formie, czyli już musieli to doprecyzować. Lawabit no w tym momencie jakby już nie miał co z tym zrobić, więc popełnili takie sudoku i zamknęli usługę. Miałem gdzieś jeszcze... Okej. Okay. Także wydaje mi się, że to jest chyba taka moja ulubiona akcja z takim trollingiem i wydaje mi się, że gdyby można było mierzyć jakoś ten trolling w jakichś kucach mechanicznych, to nie mieliby w chuj. Jeszcze chciałbym wspomnieć, nie mam do tego slajdu, padł mi internet, nie wiem jak screena zrobić. Kościół Kopimi, pewnie znacie The Pirate Bay.
którzy byli bardzo często osadzani za udostępnianie, za rozpowszechnianie tych plików, oni sobie zarejestrowali autentycznie swój kościół. Wirtualny kościół Kopii mi się nazywa, którego zasady polegają na tym, że mają wolność rozpowszechniania, no po prostu piracenia, tak? I autentycznie w bardzo wielu krajach, gdzie oni występują, to jest respektowane. Każdy członek kościoła Kopii mi nie może być ukarany za piractwo. Warto, tak. Jakiś protokół priest to priest chyba wymyśli, jak dobrze pamiętam. Okej. Podsumowując ten pierwszy atak, no bo nie można tego nazwać atakiem, tak? Nie ma szkód, więc w zasadzie ataku też nie ma. Sytuacja brzmi trochę ckliwie, nazywam to atak w cudzysłowie. Lavabit bardzo poprawił swój wizerunek, pomimo że no, na początku się nie spodziewali, że będą musieli zamknąć tą usługę, ale bardzo poprawiło im to wizerunek jeszcze w tej sytuacji, kiedy o Snowdenie było głośno, NSA naprawdę nikt nie lubił, zdobyli dużo klientów. Koniec końców, dane Snowdena zostały ochronione, tak? No bo nie przekazali tych kluczy, żadne te dane nie wyciekły, po prostu wszystko usunęli i usługi nie ma. Kolejny raz udało się ośmieszyć nas NSA, a tego... Tak? Zdaje się, że GPT było pierwsze, żeby obejść zakaz eksportu technologii kryptograficznych. Wydrukowali kod źródłowy i ludzie za granicą skanowali go. A tak, korzystając z wolności, no tak, okay. Wolności słowa. Nie słyszałem o tym. Jakiś czas temu na Sysopsach, taka grupa na Facebooku, proszę o kilka przykładów, bo strasznie ciężko znaleźć na ten temat jakiekolwiek, takie źródła, takie fajne jakieś, przepraszam. Na Allegro ma trzy piętra. Okej. Stanęliśmy na NSA. Szkody de facto nie zostały poniesione. No może pomijając to, że Lavabit zamknął usługę, ale to nie byli atakującym, więc po stronie atakowanego, czyli NSA, żadne szkody nie były. No i przez to, że ten atak był taki prosty, tak jak mówiłem, tak, że im prostszy atak, tym lepiej, bo on bardzo zapada w pamięć. Z tego się można uśmiechnąć i można ich podziwiać, a nie, że po prostu mieli dużą umiejętność. Mieli kreatywność, to się ceni najbardziej. To jest fajna historia. W ogóle dowiedziałem się o tym, jak szukałem materiałów. Nie jest to w żadnym sensie też informatyczny, komputerowy atak, ale jednak jest. Była taka sytuacja w Londynie, taka agencja reklamowa Mader Advertising, bardzo kreatywna, z tego słynąca, przez dziwny zbieg okoliczności zatrudniła siostrzeńca jakiegoś bogatego nigeryjskiego księcia, który na rozmowie kwalifikacyjnej miał pokazać swoje umiejętności. W zasadzie jedyne, co potrafił taki książę, siostrzeniec zrobić, to napisać takiego maila. Zdziwienie, konsternacja, o co chodzi z tym mailem, ale wpadli na dobry pomysł i rozesłali tego maila setkom swoich potencjalnych klientów, tak nawet tysiącom. Typowy skam nigeryjski, przestrzeniec miał to widocznie we krwi, ale co ciekawe, to nie był wcale spam. Naprawdę osoba, która przekazała swoje dane, dostała 10 tysięcy dolarów. Także cele reklamowe, też można tego użyć. Żadnych notatek. Okej, okay. Podsumowując to, zrobili z tego naprawdę duży viral. Było o tym bardzo głośno i w branżowych gazetach, i w niebranżowych. Do dzisiaj to jedna z najgłośniejszych akcji reklamowych. Kosztowała o wiele mniej niż takie normalne kampanie, wykupowanie banerów i nawet marketingi szeptane od po prostu wysłać maila. Tak w zasadzie ich to nic nie kosztowało poza tymi 10 kłami, które i tak mieli. Zarobili dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy na tym zarobili. No i osoba, która otrzymała nagrodę, przekazała to na cele charytatywne, czyli w zasadzie win-win, tak? Wszyscy wygrali. I warto się tutaj zastanowić, bo okej, wiem, że wszyscy się zajmujecie bezpieczeństwem, ale wielu z was prowadzi swoje firmy związane z bezpieczeństwem i planując swoje kolejne ruchy marketingowe, warto pomyśleć, żeby to zrobić w taki niekonwencjonalny sposób. Historia udowadnia, że to działa, że to jest bardzo spoko. Kolejny jest atak z naszego podwórka. Nie wiem, czy ktoś pamięta, o tym było strasznie głośno. Ktoś obszedł te mechanizmy PageRankowe chyba, pozycjonując masę polityków, Wojciech W, nie pamiętam, który to był, był podałem, Giertych był debilem, Kazimierz M idiotą, po prostu cała masa tego, no i Andrzej Leper wieśniak, to im się akurat super udało. Nasze rodzime podwórko. Jeszcze szukając tego, udało mi się znaleźć to nie wiem, jak zrobili, bo to jest nowe. Poprzedni mechanizm został już zabezpieczony. To nie mam pojęcia, jak zrobili. Ale podziwiam, że im się udało. I podsumowując taką sytuację, też szkód brak, tak? Trzeba widzieć, że szkód jest brak. Poza tym ośmieszeniem, no ale polityka nie szkoda w sumie. To jeden z pierwszych tego typu incydentów w Polsce, u nas na naszym podwórku. Więc jakoś fajnie się wybiliśmy, tak? Polacy też potrafią, można być dumnym.
Dalej. Polacy znaleźli potencjalnie groźną podatność w Google. To śmieszne, tak? Od po prostu Giertych jest debilem, ale fakt jest taki, że potencjalnie groźną, bo to można wykorzystać było w dużo gorszy sposób. Można było pomijać strony banków i tak dalej. Także bardzo dobrze, że to zostało znalezione i naprawione, przy okazji kogoś ośmieszając. No i tak, i to było bardzo głośno było tej akcji, no w zasadzie głównie w Polsce, ale jednak pomogło to w ten sposób, że ociepliło bardzo wizerunek, tak? Hakerzy to już nie byli ci źli w takich okularach, w płaszczach i strzelali do siebie. To byli już całkiem fajni goście, którzy trochę mieszają w politykę. Przepraszam. I teraz tak, widzieliśmy te ataki, no i od razu mówiłem, że to nie jest do końca informatyczne, to nie jest do końca komputerowe, nie do końca zawsze cyfrowe. Czy my się w ogóle musimy tym przejmować, tak? Czy nas to dotyczy, czy to jest dla nas ważne? I tak zdecydowanie jest. Zdecydowanie jest, bo każdy ma wizerunek. Jeżeli ktoś się nie może włamać do firmy, nie może nam tak wyrządzić szkód, to może chcieć nas ośmieszyć, tak? To, że ktoś tutaj tego tak nie zrobił, to nie znaczy, że w przyszłości to się może nie stać. I powinniśmy się w jakiś sposób przed tym chronić. Przepraszam, sprawdzę notatki. Okej. I sprawa jest taka, że przed takim atakiem w zasadzie nie da się chronić. Możemy my jako informatycy, jako security w jakiś sposób niwelować skutki tego ataku, ale jeżeli nasze konta powiedzmy na Twitterze zostaną już przejęte, żeby coś tam ośmieszyć, tak jak to zresztą widać tutaj, jakiś pewien haker, też go nie namierzono, przejmował konta ISIS. To jest całkiem świeża sytuacja. Przejmował, chodził po tych kontach terrorystów i ozdabiał je ładnie na kolorowo, bo one zawsze były takie czarno-białe, smutne, a tutaj fajnie to ozdobił. I teraz tak, takich kont było naprawdę dużo. W zasadzie wszystkie, które jakoś tam się dało, zostały przejęte, wszystkie takie ważne. I dobra, śmiesznie i ISIS nikomu nie szkoda. A teraz wyobraźmy sobie siebie w ich skórze. Też mamy brodę, oni lubią kozy, my kucyki. Czasami dziwnie pachniemy, więc tych rzeczy jest wspólnie, można sobie nas wyobrazić w ich skórze. Co byśmy mogli w tym momencie zrobić? Tak, my jako security nie jesteśmy w stanie się przed tym uchronić. No bo jak? Narażony jest zawsze marketing w naszej firmie, któremu teoretycznie musimy jakoś pomagać, no bo zwłaszcza z marketingu nie ma szans odzyskać takiego konta. Dobrze. Te ataki nie mają takich znaków ostrzegawczych. One po prostu przychodzą znikąd i skutki już są. Nie jesteśmy w stanie tego odwrócić. A jak się bronić? W zasadzie tylko nie prowokować. Wizerunek, jeżeli nas chcą ośmieszyć, to zrobią. Jedne, co możemy robić, tak jak mówiłem, Caritas, takie fundacje charytatywne nie są atakowane, bo nikt nie czuje w tym żadnej potrzeby, więc musimy tak prowadzić swoje firmy, swoje interesy, nawet po forach pisać w ten sposób, żeby nikogo nie sprowokować do takiego ataku, bo będziemy ośmieszeni. A tak naprawdę szkody są długotrwałe, są, bo klienci nie chcą z nami rozmawiać, bo pamiętają nas z jakiejś tam dziwnej sytuacji. I tak naprawdę to jest z mojej prezentacji tyle, po prostu szukając materiałów znalazłem jeszcze kilka innych przeróżnych przykładów. W tym momencie już śmiało możecie zadawać jakieś pytania, coś prowadzić od siebie, bo chciałem, jak mówię, nie mam nic do przekazania, macie wiedzę większą ode mnie, chciałem tylko sprowokować konwersację, jakąś dyskusję na ten temat, tak? Czy to jest ważne, czy warto się tym interesować, może macie jakieś sami pomysły, jak się przed tym obronić. Także śmiało zobaczycie, jakie zdjęcie, chcecie coś dodać. Walcie, bardzo mi się podobała ta sytuacja. To pamięta na pewno każdy. Nie wiem, czy widzicie to zdjęcie z dołu. Cholera, źle to wypozycjonowałem. Uwielbiam to, gdzieś znalazłem te zdjęcia. Rejestrację sobie robią w taki sposób, że policjant, który chce nas spisać, po prostu no powodzenia mu życzę, tak? Tu jest... Nie... O tym XKCD. O tym, no tak, o studencie, Bobby Table, dokładnie. Znaczy, nie, o właśnie tych tablicach. Było... A to nie widziałem. Ja XKCD nie oglądam, tego jest za dużo, jakiś taki szum mi robi. Generalnie jest tak, niby nie zapiszesz tego, natomiast... A, tak, ten! No o, właśnie, tak. To chyba jednak widziałem. Świetna sprawa grupy hakerskiej, to jednak taka typowa grupa hakerska. Autentycznie są strasznymi trollami. Nie wiem, czy kojarzycie Wewa. WEV, bardzo znany właśnie taki troll internetowy, bo nawet nie haker, ma facet pojęcie, ale... zajmuje się trollowaniem i próbował zarejestrować swoją grupę hakerską jako w zasadzie oficjalną organizację w kraju. Jakieś tam profity miałby z tego prawne i w wielu krajach mu się to udało. Także sobie zrobili Towarzystwo Czarnych Homoseksualistów. W zasadzie OGN-a moglibyście sobie sami jeszcze poszukać, bo mają naprawdę dużo, dużo przefajnych akcji. Zrobiłbym z tego kompletnie osobną prezentację, ale to nie na teraz i myślę, że po tej tak mnie już tutaj nie wpuszczą.
Dobra. Nie mogłem znaleźć screenshota do sytuacji, w której, do tamtego rozmierzonych pytań, tak? Nikt nie chce nic zadać. Fajnie gościu przemyślał, kiedy wprowadzono tu factor authentication, taki mechanizm też mu się udało super wykorzystać, kiedy Facebook, Twitter, te wszystkie poważne portale wprowadziły tu factor authentication, czyli tokeny po SMS, skubany zarejestrował sobie numer premium. Numer premium, czyli wysyłamy tam SMS-a i on jest płatny. I podawał to na tych stronach i udało mi się tam kilkaset dolarów na tym jeszcze zarobić. Czyli po prostu klikał, przypomnij hasło, czy tam wyślij token, to mu przychodziło na SMS-a i Twitter, Facebook mu za to płacił. To jest słabe. W ogóle myślałem o kompletnie innej sytuacji, prześmieszna, kiedy sobie pewien gracz na Xbox Live ustawił jako swój nick Xbox Shutdown. Chodziło o to, o włanie, kiedy się mówi Xbox, to zostają wykonywane polecenia, tak? On ma takie Siri, takiego asystenta. Także kiedy tam trollował ludzi w grach, to gdzieś na niego darli i tym samym sobie wyłączali zawsze Xboxa, tak? Także wielu ludzi udało mu się wkręcić. A to jest forczanowa w stylu tych iPhone'ów, tak? Te iPhone'y wodoodporne i tak dalej. Czyli żeby sobie włączyć wsteczną kompatybilność. Też w pewnym sensie trolling, też w pewnym sensie informatyczny. Myślałem, że się nada. Okej. Okay. Śmiało dajesz. No właśnie, na to czekam. Poforczana dotarłeś do tego, ale to się pojawiła akcja typu iPhone traci baterię w łóżko, do mikrofonu. Dokładnie, Apple Wave. Świetna akcja, tego była masa, bo była wodoodporność, był iBand, czyli te nowe iPhone 6, które były w pewnym sensie narażone, w pewnym punkcie na budowie były narażone na wygięcia. To Forczan zrobił taką fajną grafikę iPhone Band, czyli że one są elastyczne i możemy sobie próbować je wyginać. Teraz się pojawia nowa moda. Tak, wiercenie. Wiecie co, o tym treningu Forczanowcy naprawdę i plowców nie lubią. Mam gdzieś... Napiję się, no bo faktycznie mogę chrząkać. Dajcie mi sekundkę. To już pół godziny minęło. Także o trolowaniu Apple'a, bo na Androida to się nie pokazuje. iPhone'owców strasznie lubią i o tym można byłoby zrobić świetną prezentację, ale też widzę, że to nie bardzo w konwencji tego spotkania. Nie wiem, czy ktoś pamięta debatę na żywo Macierewicza. Debata na żywo Macierewicza przez Skype'a. Tak, gdzieś przez moment tylko śmignął jego nick na Skype'a i ludzie zaczęli dzwonić. Zadzwonił nawet Putin, żeby go, nie wiem, nie dogadali się w końcu. Okej. No tak, ale to nikt nie został strollowany, więc w sumie jakoś nie skojarzyło mi się nawet. Chciałem jeszcze zrobić fajnego screena, nie udało mi się, bo jak mówiłem, net mi w pewnym momencie zniknął. Ktoś zrobił o Ryszardzie Kaliszu, chyba Ryszardzie, stronę na angielskiej Wikipedii. I zrobił to w taki sposób, że no bo w zasadzie tam go nikt nie znał, tamtejsi moderatorzy nie mieli pojęcia, o kim to jest pisane. No i tam Kalisz był słynnym polskim pedofilem, siedział za jakieś tam molestowanie, takie, że naprawdę go ładnie obsmarowali. I ta strona na Wikipedii wisiała dosyć długo, zanim ktokolwiek się w ogóle zorientował, że coś tam jest. I dalej mam śmietnik, tutaj chyba miałem przedstawić. Nie, dobra, to jest... Taki mój slajdzik, że sobie tam jakieś niepotrzebne slajdy wrzucałem. To jest koniec mojej prezentacji, zmarnowałem wam pół godziny życia. I trochę się z tego cieszę. Także, czy ktoś ma jakieś pytanie? Myślę, że będziemy mogli kończyć, bo naprawdę nie mam tak technicznie nic do dodania. Możemy podyskutować o tym, czy macie jakieś refleksje właśnie na ten temat. Czy warto się zajmować tym tematem, czy są jakieś jednak sposoby na ochronę, poza tym nie prowokować, bo to jest słaba jednak ochrona, tak mi się wydaje, no ale na nic lepszego nie wpadłem, tak? Czy jakieś pytania, cokolwiek? Jesteście źli wam, że zmarnowałem te pół godziny? Mów. Nie mogę tego, muszę... W przypadku incydentu, no oczywiście to jest dosyć szerokie pole, ale jeszcze jakiś monitoring social media, jakieś ustalenie, kto ma wydać sprostowanie, jeżeli wiesz, będzie jakiś burszisz, że nawierca się albo coś takiego, albo karczy regułno. Muszę powtórzyć, bo ludzie nie słyszą, taka jest zasada, że kolega mówił, że nie mogę tego wciągnąć koniecznie do prewencji i że trzeba jakby jednak zrobić taki poradnik, tak, jakieś przemyśleć zasady postępowania. No problem jest taki, że jeżeli te zasady postępowania będą istnieć, no to na tym ten trolling polega, tak, że wtedy je się omija. Więc to nie zadziała. To jest taka bieganina w kotka i myszkę. Te sprostowania też wychodzą po czasie, jak już ofiary są. Tam kolega?
Jedna z metod ochrony przyjąć konwencję odpowiedzieć jajcarsko. Tak, ale widzisz, jakiego typu instytucje były atakowane. ISIS, co może ISIS zrobić? No dobra, ISIS w sumie mogłoby coś zrobić. Okej. No właśnie, dobra, ale idąc dalej, no Macierewicz też by się mógł postarać. Faktycznie, odwet jest jakimś pomysłem i to mogłoby nawet nakręcić. Tak, tak mi się wydawało, że taka współpraca w tym trollingu nawet nam może wyjść na korzyść. Kiedy ktoś nas troluje i my go strolujemy, to zawsze dostajemy jeszcze ten jego wysiłek na nasz plus, tak? Także zdecydowanie może to marketingowo bardzo fajnie rozegrać. Czy coś jeszcze? Mam pytanie, ile basu dało ci się wywalić? Ile basu dało mi się wywalić? Bas danych. Ach, ile bas danych, zrobiłem kiedyś taką sytuację, nie, właśnie polski Bobby Table. Moja firma nazywa się x_droptable_users_select1. Autentycznie baz danych doszła do mnie taka informacja, że podobno dwie jakieś crawlingowe bazy poszły, ale na pewno udało mi się rozpieprzyć CIDG na kilka godzin, bo jakąś sanityzację mieli. Kurczę, no gdybym miał internet, to w sumie bym pokazał. No mogłem zrobić jakieś screena. Wiem, konferencję. Słuchajcie, z tego co zauważyłam, to najlepsze zabezpieczenie przeciw hakerami to jest po prostu napisać i gdzieś tam będzie się nawet nie kapnął, żeby sprawdzić. Ale wiesz co, ja często mówię, że ochroną przed hakerem jest dać mu dostęp, bo jednak, napiszę hasło. Prawda jest taka, że w większości... A włamując się, próbujemy sobie udowodnić, że możemy się tam włamać. Kiedy mamy tam dostęp, to się nie chce. No bo po co, nie? Dostęp już tam jest. Tak mi się wydaje, no nigdy nie podchodziłem tego w ten sposób, ale nie weszło hasło. PM i K z dużej. Jestem jednowątkowy. A nie wiem, czy wskoczyło. Powiedzmy, że wskoczyło. Nie, jest okej. Okay. Ale naprawdę jest sens to pokazywać? Na niebezpieczniku to było. Dobrze, okej. Okay. Mam Mac. Ale nie masz jego Maca. Jeszcze. Jezu, przez Ukrainę? Aha, bo VPN jeszcze. Okej. Nie ma, gdzieś ten ma. Dobrze to robię? Jestem jednowątkowy, naprawdę. To jest autentyczna... I faktycznie prowadzę cały czas tą działalność. W tej chwili robimy rekrutację, takie rzeczy. Troszkę została nazwa uproszczona, bo wypisywanie faktur na stacji to jest tragedia. Nie udało mi się rozwalić CIDG, czego wcale nie chciałbym robić tak naprawdę, ale przez ten artykuł na niebezpieczniku, o którym nie miałem kompletnie pojęcia, zaczęli ludzie wchodzić na to CIDG i się okazało, że przy wyszukiwaniu tego jest jakieś wąskie gardło i imba zapadła kompletnie na kilka godzin przez taki DDoS. W zasadzie taki niewielki DDoS ich ubił w tym momencie. Mógłbym napisać książkę, że śmieszna nazwa firmy to jedyne, co mi się w życiu udało osiągnąć, ale no tak, chociaż było śmiesznie przez chwilę. Tak, tak, była, ale wiesz co, nie jestem... Obiło mi się o uszy na niebezpieczniku, gdzieś to było, ale że przestałem go czytać. Dłuższa historia. Nie potrafię nic powiedzieć na ten temat. Dobra, idąc dalej tym tropem, czy jeszcze jakieś pytania? Macie coś śmiesznego do opowiedzenia? Nic? Bo co, nie feministki, ale że ja to rozmowę. Ja chciałem zrobić kilka takich slajdów, mało, że tak powiem, poprawnych politycznie, ale właśnie nie wiedziałem, z kim będę miał do czynienia, także nie będę ryzykował. Może kiedyś, jak mnie tu jeszcze wpuszczą, to pomyślimy. Na pewno wiem już, na jaki temat rozmawiać, także drugi raz tego czasu wam nie stracę. Dobra, na pewno nikt nic? Jeszcze z ciekawszych przykładów tego typu trollingu to była kiedyś fałszywa strona Obozu Narodowo Radykalnego na Facebooku z symbolem zwanym kwiatango. Aha. Tak mi się przypomniało, teraz fajny był ten trolling, czy moja karta kredytowa została skradziona, gdzie się wpisywało na stronie numery swojej karty i pokazywało, no, że jednak została, nie? Tak to wyszło. Okej. Okay. I ostatnio jeszcze był wyciekły wszystkie numery PIN do kart kredytowych. Z niepowiązanym kartem po prostu same numery PIN, który sobie wygenerował 10 tysięcy numerów i szał był, tak? Szał był. Ale faktycznie strolował na tyle, że to się pojawiało w takich poważniejszych gazetach, że gazety miały nagłówki, że PINy do wszystkich kart kredytowych wyciekły. Da się. Okej, okay, nic? Czy jeszcze? Bo naprawdę mamy jeszcze kilka minut.
Dosłownie. No to nie, no to chyba w takim razie. Ktoś się zgłaszał? Nie. Okej, to kończymy? Andrzej? No to przerwa. Dziękuję, że daliście mi tę przyjemność. Zmarnowanie wam dnia.